Cześć, tu Kajra i kolejny program Star Games. To dziś ten słoneczny dzień moim gościem specjalnym będzie zespół Make, twórcy takich hitów jak Dotknij mnie, Tak nie musiało być i Lecze myśli. Zespół Make będzie dzisiaj miał okazję sprawdzić się w żeglowaniu. Przygotowałam dla nich kilka zadań specjalnych, a wy zobaczycie za chwilę, jak sobie z nimi poradzą. Zapraszam. Witam, moi drodzy. Przypominam, że oglądacie program Star Games. Tak jak obiecałam wcześniej, moi goście specjalni, zespół Make, właśnie dotarli. Witam was serdecznie. Cześć, witamy. Cześć, witamy. Jak podróż? W porządku, dość szybko, 3,5 godzinki jak zawsze do Warszawy. Okej, okay, no to bardzo się cieszę. Słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla was kilka zadań specjalnych. W związku z tym, że nadchodzi apokalipsa, tak jak wszędzie media i internet zapowiadają, w związku z tym postanowiłam was uchronić przed złem tego świata. I będziemy mieli dzisiaj Arkę Noego. Dokładnie. Będziemy mieli Arkę Noego i nauczymy się żeglować. Co wy na to? Okej, w porządku. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Chociaż mieszkamy na Mazurach. Widzisz, ja też nie, także bardzo chętnie skorzystam ze wskazówek instruktora, który z nami będzie pływał. A umiesz pływać? Nie, właśnie nie umiem. Trochę się boję, muszę przyznać. To będzie ciekawy program, bardzo ciekawy. Będzie nieźle. Okej, ale zanim pójdziemy się przebrać, może zapowiemy jakiś klip. Elwika, masz jakiś pomysł? Myślę, że powinniśmy zapowiedzieć klip nasz najnowszy. O, właśnie, do piosenki Całuj mnie, Całuj mnie Make, a więc już teraz, tylko dla was, Całuj mnie Make. Moi drodzy, oglądacie program Star Games. Dziś moimi gośćmi jest zespół Make. Mariusz,
Elwirka. Moi drodzy, miło was widzieć. Wzajemnie, cieszymy się bardzo, bardzo. Ja również. Powiedzcie mi, jest to dla mnie bardzo ciekawa kwestia, bo wasz zespół już istnieje parę ładnych lat, bodajże od 99 roku. Tak, od 1999 roku, kiedy powstała nasza pierwsza płyta. Wtedy to jeszcze nie było płyt, były kasety. A właśnie, tak, bo był czas kaset. Płyt w ogóle nie było na rynku. A jak w ogóle wasz zespół powstał? Jak to się stało, że akurat stwierdziliście, że chcecie założyć zespół Make? Ha! Jak to się stało? Jak on po prostu powstał. Chcecie zobaczyć dinozaura? Proszę bardzo, to jest dinozaur. No nie przesadzaj, nie przesadzaj. Ja jestem tylko żoną dinozaura. Ja słyszałam, że... Słyszałam, że Elwirka ma jutro 18. Tak jest. Na jedną nogę. Druga się nie liczy. Okej, ale słuchajcie, jak to było? Wy wcześniej gdzieś muzykowaliście, czy tak, czy po prostu... Zawsze mieliśmy powołanie do tego, żeby grać i w naszym rodzinnym mieście pod tytułem Morąg spotykaliśmy się w Domu Kultury. Tam robiliśmy próby, no i jakoś tak napatoczyliśmy się na siebie i pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było wejść w ten rynek. On już co prawda istniał, tak. Natomiast my żeśmy się tam gdzieś wciskali, wysyłaliśmy swoje dema do różnych firm fonograficznych. Pierwsza kaseta właśnie była wydana w Poznaniu w firmie Memory, jeżeli mogę to powiedzieć. Tak, proszę, proszę. Także wcale to nie było gdzieś w Warszawie czy w Białymstoku, ale właśnie w Polsce centralnej, w Wielkopolsce. Tam. Prywatnie jesteście małżeństwem, prawda? Powiedzcie mi, jak to jest? Jak razem się mam z Polską? No, jest taka teoria, że jednak jednak przebywanie są 24 godziny na dobę nie służy małżeństwu, prawda? Jak to jest w waszym przypadku? Wszystkie decyzje, które podejmujemy, to naprawdę podejmujemy razem, dlatego że pracujemy oprócz tego, co robimy na co dzień, czyli ten make, to tak. Też pracujemy w artystycznej dziedzinie, tak? Prowadzimy telewizję lokalną pod tytułem TV Morąg w naszym rodzinnym mieście. Także no, cały czas wypełniamy się. Okej, słuchajcie, to w takim razie, co wy na to? My pójdziemy się przebrać. Znaczy, wy pójdziecie się przebrać. Tak, ja założę kapok, bo nie wiem, czy w ogóle wejdę do łódki. Słuchajcie, z moimi lękami to naprawdę bywa mega, mega ciężko. Ale mam nadzieję, że jak zobaczę Elwirkę, która wejdzie do łódki, to ja też się jakoś przekonam. Czołga się. Okej, to co? Idziemy się przebrać, a wy zobaczcie klip. Słuchajcie, zadanie pierwsze polega na tym, że musicie wspólnie przypomnieć sobie jakieś dwa refreny szantowych piosenek, które znacie. Pamiętacie jakieś? Hej, me, Bałtyckie Morze. Choć nad Bałtyckim Morzem nie jesteśmy, jednak to jest wiesz, oczywiście. Możemy. Tak jakby na Bałtyckim Morzu. Więc słuchajcie, okej, czyli pierwsza piosenka, jaka o będzie? Tej Kei, o tej Kei. O tej Kei. Ale ty śpiewasz z nami, Kajra. Dobra, okej. Ale mnie strasznie pije pianka. Odliczam do trzech i zaczynamy. Dwa, cztery, trzy, hej! Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Hej, hej! Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Hej, me, Bałtyckie Morze, gdzie w życiu jestem bardzo? Boś ty mnie wychowało, boś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardą. Szkołeś mi dało twardą. Uczyłeś łodzią pływać, żagle pięknie zerować, żagle pięknie zerować, codziennie pokład zmywać. Już! Okej, no to co? Rozgrzane gardła, organizmy rozgrzane, pozytywne nastawienie, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, i co? Lecimy w takim razie. Pierwsza konkurencja zaliczona i teraz następna. Tak. Mariuszu, Elwirko. Zwarci gotowi w strojach od Paprocki Brzozowski. Tak jest. Słuchajcie, szyte na miarę, jak widać po mnie. Tylko dlaczego mnie pije? Słyszałam, że pianki lubią mężczyzn tak. Bardziej niż kobiety. Nie napinaj się mocniej, tak wiesz, ciągaj się tu i tam. No dobra, wyjmij te skarpety. Dobra. Nie.
Żarty żartami, słuchajcie, ale za chwilę zadanie naprawdę, powiem wam, niewesołe, wbrew pozorom. Dla mnie niewesołe, bo ja się boję głębokich wód. Słuchajcie, dostaniemy sportowe łódki, takie jednoosobowe, i będziemy musieli wypłynąć hen, w te morie, jak najdalej. Tak? I musimy powrócić do brzegu cali i nienaruszeni. I zmoczeni. Znaczy właśnie niezmoczeni. Niezmoczeni. Myślisz, że to się uda zrobić? Słuchajcie, no przy dzisiejszych wiatrach ciężko mi to stwierdzić, ale właśnie wątpię, wiesz? Bo dzisiaj jest bardzo, bardzo trudno. Na ogół jest dyszka dzisiaj. Najlepsze jest to, że ciocia Kajra nam wszystko pokaże pierwsze. Słuchajcie, powiem wam tak, co najgorszego będzie się działo i tak przetestuję to pierwsze. Dlatego, że ja kompletnie nie mam o tym zielonego pojęcia. Każdy bądź, w razie ratowników mamy. Mamy, właśnie trzymają kamery. A, dobrze. Pozdrawiamy was, panowie. Dobra, słuchajcie, to co? Idziemy zaczepnąć kilka cennych informacji od instruktora i wsiadamy do tych taczek, co? Wsiadamy. To, słuchajcie, wy nie wiecie, o czym ja mówię, ale za chwilę będziecie wiedzieli, o co chodzi, ponieważ te łódki wyglądają trochę jak taczki, prawda, Wirka? Tak, tak. Oby nas, wiesz, nie wywieźli jak Jagi i Jagny na taczce. Dobra, noga, jesteś? Ja nie chcę tam, dwa buty straciłam, trudno. O Jezus Maria, jak mi się nogi trzęsą, Boże kochany, jak ja się przestraszyłam, jak ja już tutaj tak daleko. Ja patrzę, jak ja dam radę tutaj tak daleko, jest Boże. O Jezu, o, dobrze, że ja już jestem na lądzie. Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Tak sobie siedzę tam i mówię tak, ciekawe, gdzie ja tak dalej wypłynę, nie? I tak sobie płynę, a i cały czas walczyłam z tym, żeby zawrócić i nie mogłam. Kajra! Tak? To ja miałam ciebie uratować. Nie mam butów, zgubiłam buty! Ale wiesz co, nie wierzę. Nie masz butów? Nie mam! A jak zostały dla Neptuna, bo pięty chciałam łechnąć Neptunami. Ja myślę, że jakaś syrenka wyjdzie i założę. Jak widać, żyjemy, moi drodzy. Ja nie wiem, jak to się stało. Jakie wrażenia, Ewika? Widziałam, że tak, ty jesteś najodważniejsza, dla ciebie w ogóle szapoba, tak, ponieważ jako pierwsza zdecydowałaś się wypłynąć w głąb tego oceanu. Tak, i to był mój błąd, wiesz? Słuchaj. Póki miałam grunt, że widziałam, że jeszcze ten, jak to się nazywa to tutaj, ten miecz? Miecz, że miecz jeszcze mi wystawał albo że szorował, to było wszystko w porządku. Ale jak potem mnie powiało,
I ja po prostu nie widziałam kresu tego wiania i po prostu Szymon, operator kamery, po prostu stał gdzieś tam, pływał sobie na statku innym, takim co na tak. paliwo pływa, prawda? Paliwo. Tak, a ja byłam taka biedna i nieszczęśliwa i jak krzyczałam do niego, ratuj mnie, proszę cię, ratuj mnie. Mhm. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... Będzie widać, wszystko jest zarejestrowane. W końcu mnie uratował, ale co ja przeżyłam, to nogi mi się i ręce tak trzęsły, naprawdę. Słuchaj, to pół biedy, ty zapomniałaś wyjąć miecza, a ja miałam włożyć. To jest dopiero, słuchajcie. Jakie są twoje wrażenia, Mariusz? Powiedz mi. Nie cały czas piję piankę, wiesz. Do tej pory. To było jak też leżałem. Tak, tak. Słuchajcie, ja w ogóle... Ale chciałeś Kairę ratować. Tak. Ja już płynął. Słuchajcie. W ogóle, naprawdę, ja wam powiem tak. W tym momencie, nawet jakbyśmy w ogóle tutaj, jakbyście wy się wyłożyli na dzień dobry centymetr od brzegu, zadanie macie zaliczone, chociażby dlatego, że mnie Mariusz chciałeś ratować, tak, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Czuję się dumna, spełniona, ale proszę cię, nie zabieraj mi więcej zagrywały. No dobra, okej, słuchajcie, to teraz next niespodzianka. A wam po przerwie wytłumaczę, na czym będzie polegało kolejne zadanie, okej? O Jezu, tylko żeby nie woda. Moi drodzy, zespół Make właśnie w tym momencie jest instruowany, jak opanować tę łódkę. Kochani, ostatnim zadaniem, które przygotowałam dla zespołu jest właśnie to, żeby wypłynęli na środek zegrza i utrzymali się na wodzie, sterując żaglem. Ciekawa jestem, czy wykonają to zadanie. Jeżeli będzie poprawnie, no to wtedy będzie bardzo przemiłe zakończenie dnia. Okej, zatem trzymajcie kciuki, a my lecimy uczyć się żeglować. Moi drodzy, nadszedł kultowy moment, aczkolwiek bardzo groźny dla nas, ponieważ załoga opuściła nasz pokład i zostaliśmy w tej łodzi zupełnie sami, małe robaczki na samym środku oceanu. Musimy sobie teraz radzić, słuchajcie. Najgorsze jest to, że nie mamy prowiantu ze sobą. Uwaga, uwaga. Tak, tak, tak. Bardzo przyjemnie nam się tutaj żegluje, co prawda... Jezu, nie ręko! Głowy list! Wyjmij nogę. Nogę. O, tak, dobra. Aj, dobra, znowu. Skakać. Mariusz, ty jesteś lepszym majtkiem pokładowym niż ja. Proszę, ty drzwi. Słuchajcie. Tak pójdzie, 4-0. Gdzie? Moi drodzy, przyszła pora na podsumowanie zadania. Jak widzicie, jesteśmy sami na pokładzie. Nie wierzę w to, do tej pory w to nie wierzę, ale tak się dzieje. I opanowaliśmy, słuchajcie, tę niesamowitą, żeglującą, jakże wichrującą machinę. Uważam, że zadanie zostaje zaliczone nie na 10, a na 15, a nawet powiększyłabym, słuchajcie, skalę dodawania plusów. Lecz w tym momencie jest to niemożliwe, ponieważ jestem w dalszym ciągu w ekstazie delektowania się tym wspaniałym, niesamowitym, ciepłym wiatrem. Kochani, a teraz zadanie specjalne, to jest bonus od ekipy. Za chwilkę będziecie świadkami ratowania ludzkiego życia, które w tym przypadku jest kamizelką. Jest! Gdzie jest? Jest! Mamy go! Brakują nam milimetry! Milimetr! Kochani! Jest! Udało się! Uratowali! Kochani, brawo! Niewiarygodne! Kochani, zespół Make, niesamowita sytuacja. Uratowali topielca. Drodzy, ze mną jest Julka. Julka, bardzo mi miło. Menadżer portu. W Nieporędzie, dokładnie tak. Julka, powiedz mi taką rzecz, a mianowicie jakiego rodzaju atrakcje tutaj w tym porcie Nieporęd możemy mieć? Wszystkie atrakcje. A co najbardziej lubisz robić? Słuchaj, no właśnie odkryłam to dzisiaj, że właśnie żeglowanie. Można przede wszystkim żeglować. Tak. Przede wszystkim my tu chcemy się specjalizować właśnie w żeglowaniu.
I to dla wszystkich, dla dzieci, dla dorosłych, dla małych, dużych, sportowych, niesportowych. Dla wszystkich, którzy w ogóle lubią pływać z łódką i z żaglem. Ale wiem, że nie wszyscy lubią, więc dla tych, co nie lubią, to też mamy dużo atrakcji. Na przykład jakie? Przede wszystkim z takich głównych atrakcji lądowych to jest park liniowy. Bardzo profesjonalny, 5 niezłych tras. Oprócz tego można też nic nie robić, czyli się opalać na leżaczku i łapać słońce. Można zapisać dziecko do szkółki żeglarskiej. O, i wtedy, właśnie, jak się już samemu nie ma siły pływać, to wtedy dziecko pływa. Tak, a do takiej szkółki żeglarskiej, czy jest jakiś limit wiekowy, czy po prostu można już, że tak powiem, od pierwszego, drugiego roku życia... No, pierwszego to może jeszcze raczkować nie. Na łodzi. Raczkować na łodzi, ale takie kaczuszki małe chodzą i one mają tam ledwo po 4-5 lat czasami w takich małych pianeczkach. I sobie radzą, siedzą po dwa w łódce, troszkę mniejszej niż ta, którą wy dzisiaj pływaliście. Naprawdę sobie świetnie dzieciaki radzą, także im się wcześniej zapisze, tym jest większa szansa, że się nauczy świetnie pływać. Można pływać na kajakach, na rowerach wodnych, bo niektórzy też lubią tą formę aktywności. Jest świetna baza windsurfingowa, także dla surferów, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj widzieliście, że było ich mnóstwo. Tak, mnóstwo, mnóstwo. Ja, słuchaj, pomimo mojego lęku, muszę ci powiedzieć, że nie byłam w stanie się do końca skupić na tym żeglowaniu, moi drodzy. Muszę przyznać. Rzeczywiście widoki były bardzo imponujące. A powiedz mi, czy to jest bezpieczny, w pełni bezpieczny sport? Jak to jest? Na przykład, jeżeli ja bym zapisała swoje dziecko na taki kursik, prawda, juniorski, to czy tutaj eksperci czuwają cały czas nad... Tak, są instruktorzy, no i oczywiście te dzieci nie wychodzą w taki dzień jak dzisiaj, prawda? Dzisiaj mieliście tutaj samych najlepszych windsurferów na zalewie, bo bardzo mocno wiało. W porcie Nieporęt uzyskacie wszelkie uciechy życiowe, atrakcje. Możemy się bawić na lądzie, na wodzie. Po prostu co tmiut i malina, prawda? Tak, i jest blisko Warszawy. Dokładnie, to jest jeszcze to jest ten plus. Słuchaj, ja jestem w szoku, naprawdę, że tak blisko Warszawy, dosłownie rzut beretem, można tak to ująć potocznie, jest tak wspaniałe miejsce. Także drodzy warszawiacy, przyjeżdżajcie do portu w Nieporęcie, ponieważ naprawdę tutaj możecie się poczuć jak w krajach egzotycznych, ponieważ macie tutaj wszelkie uciechy życiowe udostępnione. Korzystając z chwili wytchnienia, zobaczcie klip Stachurskiego, Nie mów nic. A wracając do aspektu waszego zespołu, Elwiko, chciałam ciebie zapytać, ponieważ tutaj widzę twój singiel, wasz singiel najnowszy. Tak. I powiem ci szczerze, masz tutaj bardzo imponujący makijaż, przepięknie wyglądasz. Jak to jest z twoją stylizacją? Czy ty sama sobie tę stylizację wymyślasz? Czy po prostu masz projektantów swoich? Coś podpatruję, coś mi ktoś podpowiada, nasz management również. No i oczywiście mamy profesjonalną panią, która robi tak profesjonalny make-up, jak i fryzury. No właśnie, żeby widzę. Tak wyglądać. I rozumiem, że to jest najnowszy singiel, tak? Tak, to jest piosenka? Najnowszy singiel, tak jest. Piosenka Całuj mnie. Kto napisał tekst, muzykę? Oczywiście muzykę. Mariusz, tekst ja. A więc zawsze, no, prawie tradycyjnie. Uzupełniacie się tak po prostu jest. Bez dwóch zdań. Okej, okay, super. A powiedzcie mi jeszcze taką jedną bardzo ciekawą rzecz, ponieważ koncertujecie już od wielu lat, prawda? Jakiś taki koncert, który utkwił wam w pamięci, gdzie wydarzyło się coś takiego niesamowitego, nie wiem, macie coś takiego w pamięci? A my to było dawno już temu, prawda? Jak był taki szał tych koncertów, gdzie jeździliśmy tak naprawdę no, północno-północną, północno-wschodnią Polskę, przejeździliśmy całą wzdłuż i wszerz na jednym z koncertów w dyskotece, gdzie bardzo wysoko była scena. Elwira zsunęła się jak po rurce po statywie do mikrofonu, po prostu mdlała. Nie było powietrza, było bardzo gorąco, bardzo dużo. Tak jest. Było gęsto, bardzo gęsto, to prawie. I wiesz, w takich dziwnych pozycjach starała się śpiewać. Ale dokończyłaś? W parterze, ale dobrze sobie radzi w parterze bardzo. Ale wiecie, co to jest niesamowite, czyli do końca dałaś z siebie wszystko. Dałam z siebie wszystko. Słuchajcie, ale trzeba wspomnieć, że wy zdobyliście mnóstwo nagród. To nie jest tak, że wy sobie jeździcie, koncertujecie, że jest tak miło, fajnie, tylko jeżeli chodzi o koncertowanie, ale również ten wasz wysiłek, wasza twórczość jest jakby doceniana wszędzie. I jak? Ile tych nagród było? Słuchajcie, bo tam troszkę naliczyłam. Chyba właśnie nie potrafimy ich zliczyć, wiesz, no trochę ich było, ale pewnie zmieszczą się na rękach, tak, na palcach dwóch rąk, tak, prawda? Zmieszczą się. Ostatnia nagroda to za Przebój lata, za piosenkę Leżę w hamaku, Przebój lata 2011. Jeszcze wcześniej wokalistka roku, chyba zespół roku był. W roku 2000 było na targach Intermedia.
Nagroda Polskiego Radia była. Tak, Nagroda tak. Telewizji Polskiej. Telewizji też. Tak. Album. No, i w tym roku było. Będzie Zacałuj Mnie. W tym roku będzie... Zaplanowaliśmy sobie to. Nagroda Słuchajcie, się czy... robi. Czyli tak właściwie wszystkie możliwe nagrody, żeby docenić artystę, już zebraliście. Nie, nie, no wiesz, jeszcze, no, nie, może nie. I tak, ale to. No słuchaj, zespół roku. Co festiwal to wokalistka są... roku, no jeszcze, to już myślę... jeszcze na przykład senior roku będzie i też wygramy. To już na balu dla weteranów, no to tak. Chyba złeś za X lat w ogóle. Tak jest. Pytanie konkursowe dla telewidzów. Co wy na to? No pewnie. Kochani, muszę wspomnieć, że do wygrania są płytki, świeżynki. Mam tutaj mnóstwo singli właśnie. Całuj mnie, przepraszam, tak, całuj mnie. A pytanie oraz... brzmi, jaki rozmiar nosi... Nie, żartowałem. Oraz, słuchajcie, musimy... Właśnie, powiedzmy coś o tej płycie, ponieważ to jest tak, składanka najlepszych waszych hitów, tak? Zgadza tak, się? Tak. Począwszy od waszego, od waszych, można powiedzieć, początków, czyli 99 roku, skończywszy na 2009 roku. Ja bardzo chętnie ich posłucham, ale wiem, że przygotowałaś pytanie konkursowe, prawda? Dla naszych telewidzów. Ty jako głowa zespołu, tak? Bo rozumiem, że tutaj kobieta trzyma w garści wszystko. Wszystko trzyma, tak.
Tak. Więc może zadasz pytanie konkursowe dla telewidzów. Moje konkursowe pytanie brzmi tak. Proszę wymienić trzy tytuły najpopularniejszych lub jakich bądź tytułów piosenek zespołu Make, które w ogóle znasz. Utrudniłaś teraz. Tak, ale to właśnie dobrze. Jakie bądź? To, jeżeli ktoś nie zna najpopularniejszych, to niech powie jakie bądź. Otóż to. Tak. I do wygrania oczywiście płytka z podpisem, prawda? Wy tutaj zaraz podpiszecie się, dacie swoje autografy. Także moi drodzy, piszcie do nas, adres mailowy widzicie na dole ekranu, więc spieszcie się, ponieważ tych płyt wbrew pozorom nie jest aż tak dużo, prawda? Tak jest. Także my was żegnamy, trzymajcie się cieplutko i zapraszam na program za tydzień.